Cześć, z tej strony Paweł Fajkowski. Witam w 9. odcinku Zarzecia 26. Dziewiąty odcinek. Trochę minęło po meczu z Wisłą. Spotykamy się znowu w takiej burzliwej atmosferze. Tak jak mecz z Wasilkowem, tak i tutaj. Nie wszystko poszło po waszej myśli. Jakie odczucia? No słabo, no znowu mecz wymknął nam się spod kontroli. 80. minuta strzelamy bramkę na 2-0, gdzie w drugiej połowie już kontrolowaliśmy to i nagle zabrakło trochę skupienia. Rywale zaczynają od środka, tracimy no głupią bramkę na 2-1. Później kolejny błąd, nie wykorzystujemy swoich sytuacji na podwyższenie wyniku, tracimy bramkę na 2-2. No i niestety, no sam jeszcze miałem sytuację na 3-2 po wejściu, chwilę po wejściu mogłem trafić, ale cóż, piłka odbiła się od słupka i wyszła na poza boczną linię. Chyba mecz życia bramkarzy gości. No tak, wyciągnął kilka dobrych sytuacji naszych, no setek. No, dzień konia miał. Tak. Jednakże wiele sytuacji, tak samo można by powiedzieć i wiele dobrych chwil w obronie, co nie zagrało. Trudno powiedzieć. Pierwsza połowa, Wisła dobrze wychodziła spod naszego pressingu. To pierwsze 30 minut to no, naprawdę dobrze grali. Później zaczęliśmy przyjmować kontrolę nad meczem. Druga połowa to już o wiele lepsza gra w naszym wykonaniu. Jedna bramka, druga. Te ostatnie 10 minut, no niestety, dwa błędy, gdzie bramka na 2-0 powinna uspokoić, to po chwili tracimy na 2-1 i końcówka to nerwówka, no. 2-0, taki niebezpieczny wynik. No tak, no niestety. Czy to coś jest w waszych głowach, co nie pozwala przełamać się w takich spotkaniach? Mamy remis z Warmią Grajewo, z Wasilkowem, Wisłą. No to jednak budzi mieszane emocje. No, trudno powiedzieć, no znowu remisujemy wygrane spotkanie, no to coś jest nie tak, ale nie wiem, gdzie leży problem. No taka jest piłka, no wygrywasz, nagle tracisz bramkę, wchodzi jakaś nerwówka, nie wiem, czy można tak powiedzieć. No i cóż, no niestety, gdzie mecz no, powinniśmy wygrać, no znowu tracimy 2 punkty. Czy dla ciebie jest różnica wchodzić w takim spotkaniu z takim przeciwnikiem, a że tak powiem, z jakąś drużyną ze środka tabeli? Nie widzę w tym różnicy. Zawsze jak nawet i zaczynam na ławce, chcę wejść i pomóc drużynie, jak tylko mogę. No niestety. Tu wszedłem w 90 minucie. Pomimo tego miałem sytuację bramkową na wagę 3 punktów, ale się nie udało, no niestety. Tracicie aktualnie 4 punkty do lidera. Dużo czy mało? Czy jest to dla was jakieś brzemię, które musicie dźwigać? Jeszcze aktualnie punkcik, bo Wasilków ma zaległe spotkanie jeszcze nie rozegrane, ale jeśli je wygra, będą 4. No cóż, jeszcze mamy też tutaj 2 mecze tej rundy. Jest cała kolejna runda plus mecz bezpośredni między nami. No ale wierzymy, dalej jest ponad połowa sezonu, więc wierzymy, że jeszcze te 4 punkty to nie są taką dużą stratą. Na następnej rundzie spotkania będą głównie na wyjeździe z tymi trudniejszymi rywalami. Na pewno nie ułatwi nam to zadania. Cóż, ale tu mamy taką kadrę, że nie możemy patrzeć, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Musimy wygrywać każde kolejne spotkanie i czy to będzie w Suwałkach, czy w Grajewie, czy w Grabówce. Każdy mecz musimy wjeżdżać i rywali rozjeżdżać. Suwałki są z tobą związane i ty jesteś z nimi związany. Jak zaczynałeś swoją tą piłkarską przygodę? To tak jak każdy na pewno na blokach przed trzepakiem z kolegami. Później no to szkoła, po szkole na boisko zawsze. No,
człowiek kocha piłkę i się nie rozstawał z nią. W wieku 16-17 lat w Filipowie tworzyła się drużyna juniorów Arek Szczerbowski i został tam trenerem i komponował drużynę. Bodajże Piotrek Trzaską mnie polecił. No i sprawdziłem się, fajnie zaczęło. Później sezon rozegraliśmy. Już juniorów tam nie było. No to kolejny rezerwy. Do rezerw trafiłem Wigier. Rozegrałem, trenowałem kilka tam minut i tę bramkę też strzeliłem chyba w czwartej lidze. Rozegrałem. Zostałem wypożyczony na pół sezonu do Raczek, ale tam chyba tylko cztery mecze rozegrałem. Wróciłem na kolejny sezon do rezerw Wigier. Rozegrałem kilka też spotkań. Po kolejnym, później już zacząłem, jakoś szkoła się skończyła, musiałem pracować, zacząłem wyjeżdżać w delegację, więc poszukałem klubu, który no, nie będę trenował, a grał. Trafiłem do były Pogoń Banie Mazurskie w Warmińsko-Mazurskim i tam rozegrałem dwa sezony. Byliśmy blisko awansu. Ale przez COVID to się nie udało. Później po Baniach Mazurskich trafiłem na dwa sezony do Werty, na półtora dokładnie. I już wakacje miałem, jak Kamil Lauryn tworzył drużynę. Byłem na 3 tygodnie chyba, czy dwa na treningach, ale wtedy jeszcze się nie udało. No i w styczniu jeszcze raz Kamil do mnie zadzwonił, że 2 stycznia bodajże, że 9 stycznia wznawiają się treningi i czy przyjdę, że ten sprawdzić się jeszcze raz. No i przyszedłem, wypadłem dobrze przez ten okres. No i tak zaczęła się moja kolejna przygoda, po raz chyba trzeci czy czwarty z Wigrami. Jakie było twoje uczucie? Pierwszy, drugi telefon od Kamila Lauryna. No, już i wcześniej, jak Kamil obejmował bodajże Dąbrowy Białostocko, też się odzywał do mnie, ale ja akurat wtedy w Baniach Mazurskich 2 tygodnie wcześniej potwierdziłem, że będę grał, więc nie chciałem rzucać słów na wiatr i już zostałem w tych baniach. No i cóż, no wakacje się nie udało. Wiadomo, Wigry, duża marka, jak na Polsce znana dosyć. Tutaj w województwie to po Jagiellonii drugi największy klub, można powiedzieć. No i oczywiście z mego miasta i chęć reprezentowania tych barw była duża i byłem gotowy cały czas. Chciałem, starałem się, żeby te barwy reprezentować. Myślałeś kiedyś, że będziesz nosić tą koszulkę? No, zdarzało się już wcześniej, praca nie pozwalała też, ale tutaj jak dostałem raz telefon, drugi raz, no to postanowiłem jeszcze spróbować coś w tym kierunku zawalczyć. No i pracę odstawiłem bardziej na dorywczo tutaj, to co mogę robić, to robię, no ale chęć reprezentowania barw no, jest duża i tak, no. Czy czujesz, że jeszcze możesz wiele zdziałać? Czy jednak to jest taki poziom, na którym uważasz, że to jest to? Nigdy nie można niczego skreślić. Mam 24 lata. Nie wiadomo, teraz się na tym nie skupiam. Mam przed sobą te cele, które mam postawione i walczę o to. A co będzie? Zobaczymy. Po przyjściu Kamila Zalewskiego, Maćka Makruszewskiego, konkurencja wzrosła, zwiększyła się. No jednakże wchodzisz z ławki, stwarzasz sytuację, niejednokrotnie też strzelasz bramki. Pewnie to też musi dobrze smakować. No, smakować. Wiadomo, że człowiek chce grać jak najwięcej, ale ja jestem gotowy w każdej sytuacji pomóc drużynie i nie patrzę na to. Ciężko trenuję i staram się wypadać jak najlepiej. Masz jakieś spotkanie, które się tak utkwiło w pamięci? Chyba pierwsza bramka w tej pierwszej drużynie na wiosnę z Ruchem Wysokie Mazowieckie, gdzie wszedłem bodaj gdzieś około 80 minuty i w doliczonym czasie gry wywalczyłem rzut wolny i po tym rzucie wolnym strzeliłem bramkę na 1-0 na 3 punkty i chyba
ten moment najbardziej, bo to pierwsza bramka w pierwszej drużynie i tak najbardziej i na wagę 3 punktów. Jest takim przeciwnikiem. I też z dobrym przeciwnikiem. Czas na skład wszechczasów. Jaka to będzie jedenastka i jakie ustawienie? 4-3-3 z ofensywnym pomocnikiem zróbmy. I w bramce będzie, niech będzie Manuel Neuer. Z prawej strony Dani Alves. Od prawej Puyol. Kolejny środkowy obrońca będzie Nemanja Vidić z Manchester United. Twardy zawodnik. Takie kojarzące się może trochę z tobą, tylko No, pozycja troszkę inna. potrafił wsadzić głowę tam, gdzie ktoś nie potrafi nogi Tak wsadzić. jest. I lewa obrona. Mam tu kilka kandydatów, ale może dlatego, że Messi będzie z przodu, to jego dobrego lewego obrońca, kolegę Jordi Albę. Później będzie dwóch pomocników, to będzie Xavi z Iniesto. Ofensywny pomocnik będzie Kevin De Bruyne. Prawy pomocnik, bardziej skrzydłowy, Messi. Lewy Ronaldinho. I na 9 Zlatan Ibrahimović. Kolejny skład, kolejny brak Cristiano Ronaldo. O, może by na ławce się znalazł. Taka malutka szansa, 90 minuta, by wszedł na minutę i może coś by strzelił. Tak. To kto może jeszcze do sztabu? Dwójka asystentów. Moich asystentów? Tak. Trudno powiedzieć. No to będzie Pep Guardiola i może Michał Żukowski. Masz jakiś swój ulubiony klub? Oczywiście, od małego FC Barcelona. A to taka właśnie z Xavim i nie z tą, te klimaty? Tak, tak. Zaczynało się już od końcówki ery Ronaldinho. No i później już ta era Pepa Guardioli to było takie boom. Ale jak pamiętam, zawsze Barcelona od naprawdę młodego, jeszcze pamiętam 6 lat, czy ile miałem, to biegałem w koszulce Messiego, chyba z 30 tego. I co, Messi takim ulubionym piłkarzem? Tak. No, najlepszy piłkarz w historii, jak dla mnie, i to bez podważenia. Zbliża się pobliscy złotej piłki. Messi? Jak dla mnie? Czemu nie? Wygrał Mistrzostwo Świata. Choć już gra w Stanach Zjednoczonych, to dla mnie jest wielki. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego odcinka nominuję Kubriego.